Witamy Was w kolejnym odcinku Malwy i Wulkana. Następny vlog. Idziemy, słuchajcie, do Lidla. Zaczęło pizgać. Już nie jest tak ciepło jak wczoraj, ale i tak mistrzostwo świata, że było tak długo lato. Ale pan tutaj... A, daj pieniądze. Pan ciśnie w Japonkach, także jeszcze mu jest ciepło. To plastikowy weźmiemy. Masz pieniądze? Plastikowy jak weźmiemy. Jak ludzi do sklepu, nie masz pieniędzy? Tylko grube. Czy będziesz tu sprzątał? Paper. A to chyba to ty powinieneś chyba ten koszyk prowadzić, nie? Czy nie? No dobra, dodaj mi, nie? A gdzie są te podkłady? Te. To co? No, naleźniki. Naleźniki. No podkłady, naleźniki, jak to się nazywa? Mówisz o wrapach, tak? O tortilli. No właśnie, no tortilla. Tu, po prawej stronie powinny być. O, jest. Pełnoziarniste, bierzemy. Filet z kurczaka, ja mam nadzieję, że on nie będzie gadał, nie? Bo niektóre to są takie, że gadają. Łap. No, co robisz? Moja żona pyta się pani, co się należy. Co się należy? Talenciaki. Czy się należą? No co, no dzieci są u nas w szkole, tak ty się interesujesz, że dzieci zbierają w szkole. Talenciaki. No tak, talenciaki. Talony. Talon, ty możesz dostać zaraz. Szkoła potem otrzymuje jakieś tam nagrody czy coś, przybory szkolne i tak dla dalej. Dla mnie nagroda jakaś jest czy nie ma? Chłopaka. Gdzie w ogóle jest dzień chłopaka? No dostałeś swój wymarzony prezent. Merci. No. Jak ja cukry docinam. Cukry docinasz? I nie jem słodkiego. Dobra, w ogóle to, tak. Nie pozwolono nam nagrywać w sklepie. Pani powiedziała, że jest zakaz nagrywania w sklepie, bo klienci sobie tego nie życzą i dostają skargi, więc gdzieś tam po okryjomu trochę nagraliśmy, ale mamy wszystko. Pokaż, łącznie z dzikami. Nie, no weź to wyciągnij. Kupiliśmy tortille, kupiliśmy sałatę, kurczaka, warzyw oczywiście, niestety w Lidlu jak zawsze nie było. I musimy jechać gdzie? Do naszej Żabki, dokupić jeszcze kilka rzeczy. Tam na pewno można nagrywać. W ogóle chciałam powiedzieć... A w międzyczasie czas na reklamę naszej firmy, zapraszamy. Chciałam powiedzieć, że jak kupiłeś kiedyka i pierwszy raz otwierałam bagażnik, zapomniałam się, że jest dłuższy i tak się przypierniczyłam. Wy sprzęgliłaś? Ale jak? Ale to jest nic. To już na pół biedy. Tak mnie zapierdzielało, że szkoda gadać, nie? I to było pod Żabką w Rewie. Jedzie sobie pani na rowerze i mówi, szkoda, że tak kurwa słabo. Kumasz to? Babcia stara jedzie na rowerze i mówi, szkoda, że tak kurwa słabo. No, myślałam, że pobiegnę za nią, nie? A żona do mnie tak, po co ty te jabłka kupujesz? Ja sobie będę jadł wieczorem, bo... Ona, tyle jabłek, tak? Ona myślała, że ja już będę chciał ją męczyć o racuchy, bo ja uwielbiam racuchy, a ona nie cierpi tego robić. Nienawidzę. Może zrobić mi jednak racuchy na kolację. Nie ma mąki. Uważaj, mi się bym sprzęglił tam. Zamknięte. Dobra, w Lidlu wszystkiego nie było, dojechaliśmy do Żabki w Rewie i będziemy... Brali resztę składników, czyli między innymi pomidorki koktajlowe i pomidorki chyba zwykłe takie. Weźmiemy też i może czosnek jeszcze, bo coś mi bierze przeziębienie jakieś. Mówiłeś, że merci to za mało, proszę. No, dzień chłopaka to dzień chłopaka, ja to rozumiem, a nie tam jakieś merci, no. Co to jest, co? Przyprawiamy chickena. Kurde, co to za kawałki jakieś skrojone. Ty, ta przyprawa może jest już po terminie, 16 lat. Dobra, papryka wędzona słodka i czosnek. Czosnek szuszony. Jak twoja deska? Gdzie to jest napisane, że to twoja deska jest? Dobra. Ciekawe, czy to mięsko było dobre. Ile wyjdzie z tego wrapów? O co chodzi? Śmieje się ze mnie. Trzeba rękoma to robić. No ja tak zawsze robię i tyle, tak zawsze kiedyś robiłem. Rękoma. O co chodzi? Każdy ma swój patent. Patent to ty możesz zrobić. No, na sternika mamy robić, no. To dużo. Dobrze jest, to dużo przypraw to też jest nie. Nie ten, niedobrze. Nie łódź kucharza, łyżki łamać. Jakoś tak. Dobra, odpalamy tutaj. Kombajn. Oliwę lejemy z oliwy. Oliwę z oliwy? Ze starej oliwy. Kupione w starej oliwie. Gdzie jest ten? Ochla.
Gdzie jest chochla? No. Dobra, chicken ląduje na patelarę. Rozgrzałeś to w ogóle? No, się rozgrzał od razu. Tak, chyba, nie wiem, gdzieś się rozgrzał. Kurczę, tu też jest wykrojone. No gdzie mi tu, kurwa? Przesadzasz chyba troszkę. Co? No gdzie tutaj mięso no, ale i ogórek? Ale ja tylko ci dałem, żebyś to... A co to ma wspólnego z tym? No nie może być surowe mięso z ogórkiem na jednej desce. Przecież tak finalnie to wszystko razem będzie rozmieszane. Usmażone. No dobra, ale ja ci dałem, żebyś to wykroiła. Ósemka? No tu też jest takie, no nie, nie, nie. To ja nie lubię takie... Te, masz. Ja kurwa żywa. Żeby była jasność, my sobie robimy według twojego uznania. A ty myślałem, tam jakiegoś wina dolewasz, bo to jest jeszcze lidy. Ja mogę wódki nalać. My robimy sobie dzisiaj tak. W środku będzie kurczak, ogórek, pomidorek, żywy cebula i sałata. I w to chwili zabijemy, podgrzejemy i będzie pyszny obiad, nie? Obiad, później kolacja, bo to tyle tego wrapu wyjdzie, nie? Ile tam jest sztuk? Sześć. A to jest tylko sześć, no to bez sensu, mogliśmy kupić takie dwie paczki. Ja zjem trzy, no nie, trzy wrapy ja zjem. I tu jeszcze dosypać przyprawy. Dobra, my już mamy gotowe warzywa, kurczak już prawie gotowy, zostaje tylko zawinąć wrapy, a sos mamy zrobiony z jogurtu naturalnego i czosnku, sałata i będziemy działać zaraz i jeść. A kto sprząta? Ty, nie? Nie, ty. Weź. To się razem posprzątamy, a ja już dzisiaj sprzątałem tutaj. Co ty robisz? A to nie tak! Tak się na palcu kręci. O kurwa! Ciekawe, czy to się zamknie, czy co? Za mało mięsa tak! Nie wiem jak, tak? Zawijam. Teraz akcja taka, że to zawsze się tutaj nam rozwala. Musisz to tak tutaj trzymać, nie? Gwoździa wbij! No musisz to trzymać tak tutaj, bo wykałaczka by się przydała. O, nie były wykałaczki gdzieś. Nie mamy chyba wykałaczek. No bo się rozleci cała, będziesz teraz wszystko rozwalone. A to nie lepiej wtedy drugą stronę przełożyć? No też, no ale zaraz się wywali, no. Co no, robisz? A to druga strona też musi być przegrzana, no to bez sensu jest wtedy, no. A małe widoczyki nie można wbić? Ała. Otwórz, zawin, to ja tu przytrzymam. I tyle. Nie no, nie rozumiesz, o co mi chodzi. Ale akcja. Jeden jest. Ale będzie czosnku. Wszędzie. Mięso ja robiłem. Gdzie ty zniknąłeś? Gdzie? Tutaj musiałem... O, tu już dwa są. Dawaj trzeci do kompletu. To są raz dla mnie. Nie wiem, co z tego wyjdzie, a tu się pali. Palony. Najlepszy był. To do tego można. Do kogo? Do tamtego. To do tego, to do tamtego. Ten z tym, ten z tamtym. Dobrze, że mąż będzie sprzątał. Tak. Wrapy gotowe. Zaraz je wszystkie zjem. Jak ty? A ja? Poczęstuj się. Wyszły w miarę, zobaczymy jak smakują. Wołamy głodomorów i jemy. Okej, okay, a my zaczynamy wcinać obiad o kolację i jeżeli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pozdro!